Witam wszystkich, ja jestem Fael i dzisiaj wam pokażę grę dziejącą się w średniowieczu Hiwary Medieval Warfare zrobioną przez firmę Thorn Banner Studios. Co ciekawe, ta gra została stworzona nie tak jak takie wysokobudżetowe gry w postaci Call of Duty, Diablo, nie. Otóż twórcy poprosili o sfinansowanie samych graczy na Kickstarterze. No i wiadomo, gracze trochę byli głodni tego typu gier. Tym bardziej, że naprawdę no pomysł na samą grę jest świetny i bardzo cieszy. Także na Kickstarterze gracze zdecydowali na sfinansowanie tej gry. No i jak widać, wszystko się udało i gra wreszcie 14 bodajże października zobaczyła świat dzienny. Także właśnie dzisiaj ja wam pokażę mniej więcej tak skrótowo, chociaż w sumie może nie dla każdego skrótowo, zależy ile według was jest 18 minut jako gameplay. Także no zaczynamy, co my tutaj mamy? Oczywiście można od razu zauważyć, no w ogóle zależy jak mi się uda kompresja, mam nadzieję, że dobrze, ale można za to zauważyć świetnie wyglądającą grafikę, która moim zdaniem jest bardzo dobra, a została gra robiona na silniku graficznym bodajże Unreal Engine, a z tego co wiadomo silnik graficzny jest dosyć dobry, chociaż wymagania na wymaganiach zalecanych zbyt małe nie są. Także jak widać, gra posiada system walki, no w sumie jakiś musi posiadać, a ten system walki nie jest głupkowaty, ponieważ mamy tutaj coś takiego jak zwykłe cięcie, cięcie na głowę, cięcie takie jakby, tak pchnięcie oraz bloki i uniki, chociaż w sumie z unikami to zależy jak bardzo jesteśmy opancerzeni. Ja akurat jestem powiedzmy tak średnio opancerzony, ale za to moim wielkim atutem jest daleko dystansowa broń, bodajże to jest coś w stylu halabardy. Mam nadzieję, że dobrze mówię, zbytnio jakoś szczególnie się nie znam na typu tych broni w średniowieczu, w ogóle w sumie zbytnio się nie znam na broniach, chociaż chciałbym to zmienić oczywiście, no wiadomo, każdy chłopak chyba interesuje się w jakimś stopniu militariami, tym bardziej w takim średniowieczu. No i w końcu mamy okazję zobaczyć te bronie w takiej grze. Tym bardziej, że broni jest tutaj naprawdę wiele. W sumie chyba tutaj są wszystkie bronie, jakie były w tym, powiedzmy, tym średniowieczu. Pokusze, łuki, tarcze, parę typów tarczy, pawęże, większe tarcze, mniejsze tarcze. Czyli przez to wiadomo tam, jak żołnierz jest obciążony, mając jaką tarczę, mamy różne piki, włócznie, halabardy, miecze, dwuręczne miecze, pojedyncze miecze, topory, siekiery. I oczywiście jeszcze mamy machiny obręcznicze, bo to już oczywiście zależy od trybu gry. Wiadomo, tutaj raczej nie będzie takiego czegoś, ponieważ zadanie mojej drużyny, chociaż w sumie tutaj bardziej to był taki, mieliśmy jakiś cel, ale bardziej się po prostu napieprzaliśmy, no. No w końcu tutaj to jest bardzo wciągające napieprzanie się i takie satysfakcjonujące, chociaż tutaj niestety padłem, a szkoda, bo walczyłem dzielnie. Także zapominając do trybów gry, tutaj mamy my, czyli moja frakcja, bo tutaj są właśnie dwie frakcje, taka powiedzmy rycerska oraz taka trochę barbarzyńska, czyli niebiescy na czerwonych, można tak powiedzieć. Tutaj jakiś łuczyk gawkował bezczelnie, szkoda, my tutaj się bijemy na śmierć i życie, a on tutaj sobie siedzi w tym momencie bezpiecznie w swoim obozie, nic mu nie zagraża. Czyli jak już wspomniałem, tryb gry. Tutaj po prostu mamy wziąć pochodnie i podpalić różne budynki, chyba bodajże jeszcze zboża, a druga frakcja ma to powstrzymać. Więc jak widać, tryby gry tutaj są bardzo dobre, ponieważ jeszcze mamy inne tryby gry. Między innymi też fabularne, takie RPGowe powiedzmy, po zabijanie chłopów, których może wielu ludzi może to uradować, niestety nic nie można, nie ma tam kobiet ani dzieci, więc w sumie dobrze, że tak zdecydowali, że tylko są chłopi, którzy latają jak jakieś
nieogary i bardzo łatwo je zabić. Tu sobie gają jak tak nieogary w wiosce i można je bardzo łatwo ich zlikwidować. Mamy potem jakieś inne zadania typu rzucić wóz pełnych trupów do wody, aby ją zakazić. Oczywiście druga drużyna ma przeciwdziałać temu. No i oczywiście, o na przykład taki bardzo fajny typ, który mi się oczywiście osobiście spodobał. Powiedzmy jest fort, w którym w trzech miejsca tego fortu są porozmieszczani członkowie rodziny królewskiej. Oni są zabarykadowani, więc trudno się do nich dostać, więc w sumie pojedynczo zbyt raczej się tam nie dostanie, bo trochę zajmie samemu niszczenie tych barykad, plus jeszcze, że w sumie wokół tych barykad zazwyczaj są wrogowie, no bo oni muszą tego pilnować, w sumie taki jest ich cel misji. Więc podoba mi się ten tryb, no bo no jest oryginalny, no wreszcie gry podążają ku innym trybom niż... Oczywiście są inne tryby, jeszcze może pokażę to w innych moich materiałach albo jeszcze w tym, ale jak już wspomniałem, wreszcie gry podążają innymi drogami niż na przykład tempe dla mnie już pomału nudzące, coś takiego jak zdobądź flagę, albo chociażby zwyczajny deathmatch. No wiadomo, zwyczajny deathmatch to może być, ale no jakby był sam deathmatch, to już jest dla mnie trochę bida, że tak powiem. Tak, to już jest dla mnie bida, że tak powiem. No i cóż, coś tu jeszcze można powiedzieć, no wiadomo, no... gra prezentuje się rzeczywiście ładnie. Teraz w sumie mogę trochę pokomentować akcji. No tutaj wiadomo, można grać bardzo kooperacyjnie. Wiadomo, jak to się mówi, dwóch na jednego to banda łysego. I tutaj się to świetnie sprawdza. O, tutaj trochę się jeszcze pobawiłem tym kolesiem, jak już był skierowany w swój ojczysty kraj. Miewam, że to był Roland, który spoglądał na swoją Francję. Chociaż w sumie... trochę chyba pomylił stroje, bo właśnie taki francuski strój to chyba bardziej wyglądają ci moi. Tak bardziej francusko, można tak nawet ująć to. No i tutaj mamy za cel przepychać ten taran, jeśli mi się dobrze zdaje. O, tutaj można, bo trochę ich postraszyłem, pomieszczyłem ich morale. Oczywiście w tej grze są wspaniałe okrzyki, na które bardzo warto zwrócić uwagę. To są naprawdę okrzyki bitewne, śmiechy, chichy, teksty, polecenia typu zabijcie łuczników, podążajcie za mną, utrzymajcie pozycję i inne typu rzeczy, przez co kooperacja między graczami się zawięźla. No i jak widać tutaj rzeczywiście nam jakoś wychodzi ta kooperacja, ponieważ trzymamy się celu misji. Tutaj jak jakiś podchodzi koleś, to zostaje od razu wyeliminowany. Zobaczmy jak to wyjdzie tutaj, no piękny unik zrobił. Oczywiście właśnie tutaj jeśli się jest ręcznym, to można uniki robić, ale niestety mnie zaciupał, no. No trudno, nikt nie jest śmiertelny, prawda? No i co tu jeszcze można powiedzieć? No oczywiście jak te damy, no to zaraz się odrodzę, muszę chwilę poczekać. Jak zanim się odrodzę, mogę sobie tak spokojnie, tak swobodną kamerką latać po mapie, aby obczajać co i nieco oraz popatrzeć w ogóle na walkę, bo naprawdę ze strony spektatora, czyli obserwatora, ta walka wygląda naprawdę miodnie, a zaraz właśnie to pokażę. No i tu jeszcze mam, tutaj walczę dzielnie, jednego załatwiłem, opancerzonego, bardziej opancerzonego ode mnie, a tutaj piękny blok z mojej strony, a ja też odjęczył się blokiem i mnie zaciupał, no trudno, no zdarza się, no. Okej, no to w sumie to jest był pierwsza część mojego materiału, przechodzimy do drugiego. Okej, no to zaczynamy dalej. Teraz mamy coś innego, pokażę wam jak wygląda walka od strony widza, a powiem wam, że jest to naprawdę miodne i jest tutaj co oglądać, naprawdę oprócz walki można tutaj właśnie wejść w tryb obserwatora, wziąć popcorn i się nim zajadać i obserwować to dzieło. Jeśli ktoś jest patriotą i chciałby dokopać Niemcom, to niech uzna to za bitwę pod Grunwaldem, bo jest tak realistyczna, że można ją właśnie za to uznać. Przyjmijmy, że czerwoni to Polacy, a biało-niebiescy to Krzyżaki. I już. A właśnie skoro o tym mowa ogólnie o tym, że będę widzem, to wspomnę jeszcze to, że to jest właśnie kolejny tryb, o którym chyba nie wspominałem. Polega na tym to, że po prostu coś jak, ja to kojarzę z Call of Duty, ze Znajdź Znisz, tylko po prostu nie ma bomby, a dokładnie o to chodzi, że po prostu jak się zginie, to się czeka do końca rundy. I to jest naprawdę miodne, bo wtedy po prostu... O, tutaj chyba ktoś się zaciął. I nie chcę upaść niestety, no trudno. Dobra, idziemy dalej. Piękne tutaj słoneczko widać.
Więc ogólnie właśnie tutaj w ogóle można zauważyć dobre cienie. Dobre cienie, idealne, dobrze wykonane. I jak już wspomniałem, nie, to już chyba ten tryb opisałem. Po prostu jeśli się zginie, to do końca rundy się czeka i właśnie można obserwować, tak jak ja, ze strony obserwatora, tą zacną bitwę. W ogóle z tego co ja widzę, to chyba Polacy wygrywają. No tak, tutaj raszują w kupie i właśnie pokonali ostatniego. No jak pięknie, wygrali Polacy. Co to było? Widzieliście to? Koleś zasabotażował? Nie wiem w ogóle kogo. Nie no, ta gra mnie czasami tak zaskakuje. Dobra, to tutaj wcieliłem się w Jagiełło, tylko zamiast stojąc na wzgórzu, to ruszyłem do boju z moimi wojakami, aby zwiększyć im morale. Mam nadzieję, że będą mnie ochraniać, tylko w sumie ja idę w pierwszych szeregach. Nie wiem, czy jest zbyt mądre, jeśli jestem władcą całego państwa. Ale dobra, przyjmijmy, że jestem taki pro, że... Ojojoj, że jestem rany, przyjmijmy, że jestem taki pro, że nie... W ogóle nie patrzę na to, bo nie muszę. O, no, no i tyle. No to Jagiełło sobie długo nie pożył. No trudno. Dam, dam, dam. Jesteśmy na kolejnej mapie, wybieramy sobie kolejny ród. W sensie, akurat jeśli chodzi o bitwę, będąc na spektatorze, no to przyjmijmy, że to są Polacy. Teraz sobie zagram... łucznikiem, aby trochę wzbogacić mój materiał, jeśli chodzi o wielowątkowość, w sensie trochę niech będzie parę schematów tutaj. Pięknie, pięknie ta świnia na tym ruszcie wygląda z tą strzałą, nieprawdaż? Dobra, to teraz zajmiemy się akcją. Tutaj krzyknąłem parę okrzyków, chociaż w sumie i tak co mają mnie w dupie, no trudno. Jestem łucznikiem, więc powinienem się trzymać tyłu. No i tutaj oczywiście nie brakuje okrzyków bitewnych z mojej strony. Tutaj już coś próbuję upolować, no i w sumie w jakimś pewnym sensie udaje mi się, ale jednym strzałem raczej nie rozwalę takiego kolesia. No kurde, ale od pleców się nie bije, no panie. To jest niehonorowe, ale w sumie tutaj to chyba honor nie istniał, co nie? Może i istniał, ale to chyba to raczej w opowieściach i bajkach. No dobra, no to już mamy pierwszą śmierć za sobą. Mam nadzieję, że zbytnio ich dużo nie będzie. No dalej, dalej, dalej. Szukamy tutaj akcji. W sumie trochę zajmuje te przejście z respa, choć, bo chyba resp jest jeden. To nie ma tak, że resp zmienia się systematycznie. W zależności jak są położeni przeciwnicy, raczej nie. No i znajduję łucznika. I teraz będzie motyw niczym w westernie. Jak widzicie, jest niezła walka, no ale oczywiście go pojechałem, no bo w sumie ja mam oko niczym orzeł. No tutaj też go trafiłem, no ale niestety tutaj mu się trochę przyfarciło, no i mnie dźgnął. I jeszcze raz. No i tak się to skończyło. No niestety. Ale za to chyba miałem 1-2 fragi, więc w sumie aż tak łatwo nie było, w sensie mnie zabić. No i znowu łucznikiem i znowu idziemy na pole bitwy. Zobaczymy jak to teraz będzie. Mam nadzieję, że lepiej. Powinienem w sumie się bardziej trzymać za plecami moich, a nie tak jakby odchodzić od nich i potem walczyć z takimi średnio opancerzonymi czy ciężko opancerzonymi przeciwnikami w bliskim kontakcie. No i leci, no i leci, jest, ale udało mi się go ubić na szczęście. Kolejny łucznik. No i tutaj mnie ładnie oflankowywał, no. Nie ma co. No i tutaj drastyczne panikowanie i ucieczka przed wrogiem. Kurde, presja jest, stres jest. A i słyszę te kroki tego opancerzonego przeciwnika, w ogóle nie wiem jakim cudem on tak szybko biegnie w tej stalowej zbroi ważącej tony niczym wieloryb. Niczym język wieloryba. No i mnie zabił. Niestety nie znudziło mu się gonienie za mną. A chyba tam po drodze miał kilka ciekawych celów, no ale się uparł. A uparci ludzie tak mają. No niestety. Troszkę trzeba czekać na ten resp. Jak to Royo powiedział, że kiedy jesteś wkurzony deadem, to masz po prostu wyluzować i się odpieprzyć. No i w sumie coś w tym jest. Ogólnie tutaj też są jak cele misji, ale no ja tam się nimi nie zajmuję, jestem łucznikiem, mam podgryzać wrogów, ewentualnie ich likwidować. Tym się niech zajmują ludzie walczących w zwarciu, chociaż czasami momentami wygląda to, jakbym ja walczył w zwarciu. Aj.
Tutaj kolega mnie osłonił, ale chyba źle skręcił, bo ten koleś dalej za mną biegnie. Tutaj pięknie mi się udało zlecieć, no ale nie, to te samobójstwo, no ale jak to się mówi, nie ma fraga, nie ma zabicia. Lepsze samobójstwo niż danie wrogowi fraga, nieprawdaż? Przynajmniej umarłem w pięknym stylu, będą o mnie śpiewać piosenki, baśnie. Ja się baśnie będą śpiewać, to raczej opowiadać. O, tutaj zachęcałem, powiedzmy, moich ludzi do okrzyku. Ale tylko jeden w sumie zdecydował krzyczeć razem ze mną. Reszta to nudziarze niestety, no ale co poradzić. Pewnie jakieś Niemcy, hoho. No i tutaj zmieniłem team, znaczy się nie zmieniłem sam, po prostu było to coś jak autobalans, w tej grze też jest. Autobalans, co jest w sumie bardzo dobre, wtedy nie ma coś takiego jak za mało przeciwników w jednym teamie, a w drugim właśnie za dużo. Jest to zbalansowane i jest okej. W sumie dobra decyzja na strzelanie właśnie z tej pozycji. Trochę jestem oddalony od wrogów, tam napieprzają się moi z nimi i trochę mogę do nich strzelać, no ale w sumie teraz nie ma kogo bić. No tutaj kolejni się pojawiają, że tak powiem zrespili się. Że mnie nie widzi, a trochę podźgam go. A co mi tam? I nawet zabiłem go. Ciężko ozbrojonego żołnierza zabiłem sztylecikiem. Kto by pomyślał, że łucznik da radę temu kolesiowi. No ale w sumie on był zraniony, więc pewnie dużo życia mu nie zostało. No ale zawsze jest to zabicie, nie? Łucznikiem sztyletem. No i tutaj właśnie tak jest w sumie, że strzelę raz i no i to nie wystarczy. Trzeba jeszcze raz strzelić, ale ten drugi... Żeby ten drugi raz strzelić, to też trzeba wroga trafić, a zazwyczaj kiedy zostaje już postrzelony, no to bardziej uważa na mnie, w sensie łucznika, i raczej próbuje jakieś tam wygibasy robić, jakieś uniki, wygibasy, tańcuje, coś tam, skacze jak opętany i raczej udaje mu się unikać tych strzał. No albo po prostu nie trafiam, no nawet no, mi się zdarza. No już tutaj trochę nieźle dostał ten wuj. O, no i właśnie o to chodzi, tutaj jakiś unik ładny z jego strony. No i tutaj już nie miałem szans w sumie. Przynajmniej na razie, jeśli chodzi o mój skill, no, to w tym momencie nie miałem szans z moimi zdolnościami w aktualnym momencie. W ogóle jest chyba noc. No tutaj widzę już pełnię księżyca, przynajmniej tam przez moment widziałem. Tak mi się zdaje, że to była pełnia księżyca. W ogóle ładnie tu wygląda to ognisko, a tu w ogóle jaka jest ładna otoczka. Tutaj w ogóle jest trochę właśnie taki element... To, że parę rzeczy oddziałuje, powiedzmy, na mapę, na grę, ponieważ tam właśnie po tym morzu, czy tam... Nie, to raczej jezioro nie jest. Przyjmijmy to, że to jest jakieś morze. A tutaj jest jakaś wielka forteca, czy warownia. Te statki nawalają do tego... właśnie do tej warowni. I to są statki tych czerwonych. Nie, tych niebieskich. Nie, jestem niebieskim. Bo mnie teraz... bo teraz mnie przerzuciło. Bo tych czerwonych, tych fe. Polaczków, jak to było w poprzedniej części. A to jest właśnie ich statki, a my mamy za cel tymi katapultami, które tutaj są porozmieszczane, atakować te statki. No a wiadomo, ten przeciwny team ma temu przeciwdziałać. Ma nam to utrudniać. No i w sumie mi utrudnił. W ogóle tutaj chodzenie. Ciągle ostatnio teraz trochę ginąłem. No, troszkę się można pobawić, jakby ktoś chciał, nie wiem, zabitymi zwłokami, chociaż to w sumie nie byłoby normalne. Ponieważ jest tu bardzo ładny... no, fizyka. Fizyka gry jest bardzo dobra, naprawdę. Fizyka gry jest to naprawdę świetnie zrobiona, tutaj naprawdę można odciąć w sumie każdą kończynę, naprawdę każdą. No, tutaj to już w ogóle fajna walka była na tych murach warowni. Troszkę trzymałem się z tyłu, tutaj jak widać było chyba statek przypieprzył nam w te mury, chociaż nam tutaj w sumie za dużo to nie zrobiło. Znaczy się ogólnie tutaj chyba jest system zniszczeń, ale nie wiem czy akurat tutaj, bo spotykałem się jak na przykład katapulta nawalała w fort, który był raczej zrobiony z drewna, no to rzeczywiście zniszczenia były bardzo widoczne, ale tutaj no to raczej nie wiem, ale... Jak te statki tam nawalały w tą warownię i było to widoczne, pewnie na gameplayu też to jest widoczne, a to zbytnich zniszczeń po tych kulach nie widzę. No tutaj piękne ujęcie na zmarłego, to chyba byłem ja.
Jakoś przystojny, nie byłem za przystojnym ucznikiem. Teraz sobie zmieniłem klasę. Mam nadzieję, że mi teraz lepiej pójdzie. W ogóle, kurczę, nie wiem, jak o tym nie wspomniałem, ale jest tutaj ogólnie odblokowywanie broni. Więc w sumie jest jakaś motywacja do gry, no bo z czasem można odblokować może nie coraz lepsze, bo mi się wydaje, że to jest jakoś zbalansowane, ale inne bronie, więc mamy... Jeśli już podgraliśmy trochę w tą grę, to mamy naprawdę rozwinięty arsenał i mamy do wyboru wiele interesujących broni, którymi możemy w różny sposób atakować tych wrogów. A, pięknie mi tu wspomógł kolega, naprawdę świetna robota. Tylko dwóch opancerzonych przeciwników na mnie biegnie i to chyba się nie skończy dobrze. No, no niestety. Też mi się wydawało, że nie trafimy tym mieczem, no ale gra myślała inaczej, no i w sumie nie ma co się z grą kłócić. Ogólnie jeśli ktoś byłby zainteresowany kupnem tej gry, to ona stoi od 50 do 80 zł, więc w sumie cena jest naprawdę warta tej gry, bo to jest wiele godzin bardzo wciągającej i wspaniałej zabawy, a polecam grać w tą grę z przyjaciółmi, no może niekoniecznie z przyjaciółmi, nie, no bo no wiadomo, no z kumplami, z kimś, kim można pograć, współpracować, być kompanami w tej zacnej grze, wspierać się i tym podobnie, nie. No, a tutaj też w sumie mamy balisty jeszcze do użytkowania, tylko raczej tam nie podejdę, bo tutaj nieźle mnie napieprzają te czerwone tutaj brudasy. Więc nie ma co. A, udało mi się łepetynę ściąć, udało. Przed w sumie śmiercią samego siebie. A w sumie aż tak mi dobrze nie idzie, no ale w sumie narzekać też nie powinienem, bo mogło być zawsze gorzej, a poza tym no jakoś jeszcze super w tej grze nie jestem. Jeszcze mi trochę brakuje, jeszcze mi trochę, no sporo brakuje do bycia dobrym, jak nie wiem, choćby w takim Call of Duty, wo. No. W ogóle naprawdę mi się podoba tutaj ten system klas. Są ciężko opancerzoni ludzie, lekko opancerzoni ludzie. Aj. A, pięknie! I jeszcze mu walnąłem w plecy. Chociaż już nie żył, ale tak, pobawiłem się dla własnej satysfakcji. Aj, ma ten pawęż, kurde, nie da się tego przebić tak prosto. Bloknie się i myśli, że twardziel. No i mnie mój zatłukł, niestety. No niestety. Padłem śmiercią spowodowaną własnego kompana. Co to kurwa jest? Czy ja słyszę syrenę? Syrena mnie wzywa? Syreno, idę do ciebie.